Telewizja Republika, dzisiaj nasz sztandarowy program poranny, czyli potrójny espresowy, znakomitej obsadzie. Pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość, witamy serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Piekarska, dzień dobry. Witam szanowną panią senator, witam pana redaktora i państwa oczywiście też. Witam z samego poniedziałku rano. Dobry pani, tak się uśmiecham, bo pani nie jest w Platformie Obywatelskiej, ale pani koledzy są i tam były wybory i okazało się, że na Donalda Tuska, który był jedynym kandydatem, zagłosowało 97 z małym haczykiem procent głosów. Rzecz była dość skomplikowana, bo na pojedynczej kartce było duże nazwisko Donald Tusk i taka kratka. Należało postawić krzyżyk w tej kratce i ponad 2% osób, które głosowały, nie potrafiły postawić krzyżyka, a to przecież politycy, członkowie Platformy Obywatelskiej. Jakiś komentarz do tego? Znaczy, przepraszam, ale naprawdę nie bardzo wiem, o czym pan mówi. No proszę bardzo, były wybory z jednym kandydatem. Znaczy, można albo postawić rzeczywiście znaczek w kratce, chociaż ja częściej spotkałam się wcześniej jakby z głosowaniem, powiedzmy, albo z zostawieniem bez skreślenia, albo ze skreśleniem, ale myślę, że to jest bez znaczenia, panie redaktorze. Ja myślę, że tak silny mandat, zresztą w każdej partii, bo to nie dotyczy tylko Donalda Tuska, ale myślę, że wielu przewodniczących życzyłoby sobie takiego poparcia 97%. I myślę, że właśnie dobrym też pomysłem jest to, że w Platformie statut przewiduje, że wszyscy członkowie głosują na przewodniczącego, nie tylko delegaci, bo to też moim zdaniem uaktywnia samą partię i no jeszcze parę ciepłych słów musi pani. To jeszcze poproszę panią poseł o parę ciepłych słów na temat tego, że był tylko jeden kandydat, bo to tak ułatwia demokratyczne głosowanie. Po co jakieś rozterki wybowywać? No ale czy pan na przykład Jarosław Kaczyński ma jakiegoś kontrkandydata? No chyba, przepraszam. Tutaj no ale wyłączę. Pan Jarosław Kaczyński według państwa tutaj narracji jest członkiem partii zarządzanej zamordystycznie, gdzie po prostu nie można się przeciwstawić, a Donald Tusk to partia demokratyczna, gdzie każdy może powiedzieć co chce. I być no dobrze, sobą. Ale być może, proszę pana, mnie nikt nie chciał mówić być sobą. Tak jak pan zauważył na początku, panie redaktorze, ja nie jestem członkinią Platformy Jasne. Obywatelskiej, ale jeżeli popatrzymy na inne partie na naszym, że tak powiem, politycznym firmamencie, to proszę zwrócić uwagę, że i Lewica, i no, też no, nie było jakiegoś tłumu kontrkandydatów. Myślę, że Donald Tusk jest postacią wyrazistą niezwykle i to nikt się nie zgłosił. Myślę zresztą, że nie było też takiej potrzeby, bo ja obserwowałam... No nie zgłosił się, no ale czy w Prawie i Sprawiedliwości ktoś się zgłosił. Ja zresztą cieszę się, że w tym ścisłym zarządzie będzie pięć pań, również bardzo wyrazistych, mądrych kobiet i tyle. Ale wie pan co, nie ma co się zajmować wewnętrznymi wyborami w jakiejkolwiek partii, bo to się musi po prostu wydarzyć. Takie wybory się w każdej partii co jakiś czas w zależności od statutu zdarzają i tyle. One powinny mobilizować do takiego silnego działania. Im szybciej się takie wybory kończą, tym lepiej, bo potem się przechodzi do konkretnej pracy, do wyjazdów w teren, do rozmów z wyborcami, do takiej próby pozyskiwania nowych wyborców i to jest najważniejsze. Ja serdecznie gratuluję swoim koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej, tym, którzy otrzymali rozmaite funkcje. To, że te wybory przebiegły dobrze, była taka konstruktywna rywalizacja, co jest też bardzo istotne, bo często przy okazji sporów w partii no, dzieje się tak, że no jak chociażby na Lewicy, że wiem, że został, wczoraj przeczytałam w prasie, że został zgłoszony wniosek o unieważnienie samego kongresu, a kontrkandydata Włodzimierza Czarzastego ochrona wyniosła. Więc no zdarza się no właśnie, tutaj tego problemu nie było. Był porządek i partia
Platforma Obywatelska to partia, która dba o porządek. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości, komentarz do tego porządku albo ordnung, jaki w Platformie zapanował. No cóż, panie redaktorze, w ogóle nawet nie wiem, jak to podsumować. Platforma Obywatelska to partia, która mieni się demokratyczną, partią miłości, szacunku, zwłaszcza szacunku wobec kobiet, a tak naprawdę, no to widzieliśmy, jak te wybory wyglądały, jeden kandydat, tak lub nie. Wcześniej, aby ten kandydat mógł być pełniącym obowiązki przewodniczącego, to musiała z zarządu ustąpić jedyna kobieta, która w nim była, czyli pani Ewa Kopacz. No ale tak naprawdę to Platforma Obywatelska to jest partia demolki i hipokryzji. Hipokryzji, szanowni państwo, bo oczywiście na ustach miłość, a w czynach agresja, nienawiść i totalny brak szacunku wobec przeciwników politycznych, także wobec kobiet, czemu dał wyraz pan Radosław Sikorski, który zachował się jak ostatni, no nie powiem, ale ciśnie mi się tutaj na usta słowo na literę H z końcówką M. I drodzy państwo, no cóż, wybory się odbyły, ale Newsweek na Twitterze napisał, że Donald Tusk wygrał, ale przegrał, bo tak rzeczywiście jego pozycja w tej partii jest chyba dużo słabsza, niż on by sam oczekiwał. Został przewodniczący, bo nie miał kontrkandydata, ale przegrali jego prominentni kandydaci w regionach, jak chociażby pani Pomaska na Pomorzu. Przegrała z postkomunistą, marszałkiem, który działał jeszcze w czasach PZPR-u i tam był nominatem partii komunistycznej. No ale teraz dzieli pieniądze, więc lokalni działacze jego wskazali na barona Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Więc taka to jest demokracja, taka to jest, szanowni państwo, partia miłości, tak jak powiedziałam, tego szacunku, ale to trzeba brać w cudzysłów, bo rzeczywiście no, Platforma Obywatelska jest to partia bez wyrazu, bez treści, bez wartości. Ludzie, którym nie przyświeca żaden program, żadne idee, miotają się od ściany do ściany, a tak naprawdę są rządni władzy i tylko myślą o tym, jak w sposób niedemokratyczny do tej władzy się dorwać, bo tak wyglądają. Demokratyczny to jest w wyborach, a państwo tutaj używają polexitu, jakichś kłamstw, jakichś działań na arenie międzynarodowej, żeby osłabić Polskę, no po to tylko, żeby doprowadzić do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, jeśli można, a propos, panie redaktorze, bardzo króciutko ad vocem do mojej przedmówczyni. Chciałam powiedzieć, że pani Agnieszka Pomaska, no, która na pewno jest taką wyrazistą i pełnokrwistą postacią i polityczką, zachowała się bardzo ładnie, ponieważ pogratulowała zwycięstwa swojemu konkurentowi. No wie pan, to tak bywa i szanowni państwo, że jak jest dwóch kandydatów, no to ktoś musi wygrać, no a ktoś musi przegrać. Jest pytanie, czy potem ten, który wygrywa, potrafi wciągnąć do takiej bliskiej współpracy, a słyszałam, że pan, który wygrał, zaprosił panią Agnieszkę Pomaskę do takiej współpracy i chyba tak naprawdę o to chodzi. Te wybory rzeczywiście rządzą się swoimi prawami. No ale to dobrze, bo raz państwo mówicie, no tak, no ale no nie było kandydata. A jak było, no to a jak było dwoje kandydatów, kiedy Platforma Obywatelska, bo to bardzo dobry zwyczaj, taki mówiący o tym, że szanujemy się w polityce nawzajem, tak, bo że mam wrażenie, że partia, że ugrupowanie, do którego pani się kilka lat temu przeniosła, uprawia taką narrację o delegalizacji rządu polskiego, nielegalny jest parlament, nielegalne są decyzje, które ten parlament podejmuje. Znaczy, ja bym chciała, żeby pan redaktor rozwinął tę myśl, że kilka lat temu przeniosłam się do... Znaczy, o co konkretnie chodzi? No, wywodzi się pani z lewicy, prawda? Więc nie trafiła pani do Platformy Obywatelskiej jako platformerka. Nie, ale jestem związana właśnie, co chcę podkreślić, z partią Barbary Nowackiej, z inicjatywą polską. I to bym chciała podkreślić. Jest to również partia no tak, ale przejdźmy do meritum, do takiego szacunku wzajemnego i może potrzeba go więcej w polskiej na polityce. Pewno.
A to by było, powiem panu, dobrze, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, bo chyba rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, gdzie rozmawiać jest trudno. Ja mam tam dobrą sytuację i chyba pani senator też, bo my się znamy z sejmiku. I bardzo panią senator szanuję, była, tak jak obserwowałam, naprawdę znakomitym samorządowcem, bardzo wiele robiącym dla regionu. I tam w tych małych ojczyznach my potrafimy rozmawiać ze sobą naprawdę ponad politycznymi podziałami. To jest bardzo ważne. Natomiast no często jak wejdziemy do tego pięknego białego budynku na ulicy Wiejskiej, to tak z tym różnie bywa i może rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, żebyśmy się różnili pięknie, jak chciał poeta, i po prostu widzieli w tym naszym adwersarzu przeciwnika politycznego, a nie wroga. I to by było naprawdę, uważam, bardzo dobre i dla naszego wspaniałego kraju, ale tak, żebyśmy się chyba lepiej wzajemnie czuli. Ja w każdym razie, widzę w kimś przeciwnika czy osobę, z którą chciałabym się porozumieć, przekonać do swoich poglądów, a jeżeli to mi się nie uda, to przynajmniej gdzieś w połowie drogi się spotkać, bo w końcu ja mówię, że przecież wszyscy pracujemy dla naszych współobywateli, pracujemy dla Polek i Polaków. Było słodko, to teraz przyjrzyjmy się... Nie, ale po prostu ja tak myślę. Ale ja bardzo to popieram, natomiast te szczytne hasła rzadko mają okazję do urzeczywistnienia się. Na przykład w Parlamencie Europejskim mieliśmy ataki posłów opozycyjnych na premiera i na politykę rządów, które chyba nie do końca miały zakorzenienie w rzeczywistości. Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości. Z czego te ataki wynikały, jaki przyniosły skutek? Panie redaktorze, ale jeszcze wracając, chciałam się odnieść jednym zdaniem do tego, co mówiła pani poseł. Oczywiście ja też uważam, że powinniśmy współpracować i działać na rzecz naszych samorządów, na rzecz naszej ojczyzny, że powinna być zawsze jakaś płaszczyzna współpracy, nawet jeżeli się różnimy w wielu kwestiach, mamy prawo się różnić, bo reprezentujemy różne środowiska polityczne, różnych przede wszystkim wyborców, tak, i Polaków, bo Polacy w swoich opiniach się różnią, my to odzwierciedlamy. Ale brakuje mi, pani poseł, na przykład takiego głosu rozsądku, kiedy Sikorski po raz kolejny w taki chamski sposób odniósł się do europosłanki z Prawa i Sprawiedliwości. Zabrakło mi głosu pań, na przykład posłanek z Koalicji Obywatelskiej, które by powiedziały stop takiemu chamstwu. My się nie zgadzamy, żeby koledzy w naszych szeregach tak się odzywali do innych kobiet. Niezależnie od tego, skąd one są, bo kobiety z PiS-u też są kobietami i to są mądre kobiety, wykształcone, które ciężko pracują dla swojej ojczyzny i też trzeba to uszanować. I nie słyszałam, żeby jakiekolwiek feministki stanęły w obronie pani poseł Kępy. Więc ja myślę, że po prostu zachowujmy się w taki sposób, utrzymujmy te standardy niezależnie, kogo to dotyczy, czy to dotyczy z naszego środowiska ludzi, czy też naszych przeciwników politycznych. Ten szacunek powinien być wzajemny. Co do tej debaty skandalicznej w Parlamencie Europejskim, mi się naprawdę w głowie nie mieści, że mogą być europarlamentarzyści, których Polacy wysłali do Brukseli, aby bronili polskich interesów, którzy głosują przeciwko Polsce, którzy głosują przeciwko przyznaniu Polsce funduszy, które przecież otrzymały już inne kraje, które Polska też przecież podżerowała, tak? Bo żeby te kraje otrzymały fundusze z planu odbudowy, z programu odbudowy, to przecież Polska również na to musiała wyrazić zgodę. I myśmy na to zgodę wyrazili, a teraz nasi europosłowie sprzeciwiają się, aby Polska te pieniądze otrzymała. Polska, czyli Polacy, Polki, Polacy na swoją działalność, na infrastrukturę, na działalność gospodarczą. To jest skandal, to się nie mieści w głowie, to jest antypolskie. Szanowni Państwo, to się naprawdę wpisuje w najgorsze karty naszej historii. A jak pani rozumie zysk polityczny, który może wynikać z takiej działalności? Ale czyj zysk polityczny? No, tych, którzy się sprzeciwiają wypłaceniu Polsce funduszy z KPO. Ale ja nie wiem w ogóle, jaki to może być zysk polityczny. No ja też nie wiem. W kategoriach myśleć. Ja nie wiem, ja nie umiem myśleć w kategoriach zysku politycznego. Pracujemy dla Polski, dla naszej ojczyzny.
i dla niej się staramy, no bo przecież po to nas wybrali na posłów, na senatorów. Pani poseł Katarzyna Piekarska. Bo... I teraz jak można, będąc wybranym przez Polaków, głosować przeciwko tym Polakom? Ja sobie tego nie wyobrażam. Dla mnie to jest zdrada stanu po prostu. I to tak się na kartach historii zapisze, naprawdę. Pani poseł Katarzyna Piekarska. Najpierw krótkie odniesienie do tego, co powiedziała pani o wystąpieniu Sikorskiego. I chciałam powiedzieć, że ono mi się nie podobało. W różnych komentarzach w mediach społecznościowych pisałam, że mnie się to po prostu nie podoba, ponieważ uważam, że krytykowanie kogoś za wygląd, czy w ogóle odnoszenie się w debacie jakiejkolwiek do wyglądu, wyglądamy w taki albo inny sposób. To, ale to wie nie pani, powinno jeżeli mieć ktoś jest miejsca. Tak piękny, nie podoba mi się elegancki, i... nie, dobrze wychowany jak pan Sikorski, to chyba można, nie? Panie redaktorze, słyszę pana sarkazm i może już naprawdę nie idźmy tą drogą, to zresztą pan Sikorski za to przeprosił. Chociaż powiem, że wpis pani eurodeputowanej Beaty Kempy też był taki, powiedziałabym, no, mało elegancki. Więc ja mówię, powinniśmy się w ogóle więcej wzajemnego szacunku. I też bym bardzo prosiła, aby tutaj do pani senator i pani koleżanek i kolegów, którzy używają takiego argumentu, który też moim zdaniem nie jest do przyjęcia, że coś jest antypolskie, że jest zdradą stanu i tak dalej. Ja osobiście myślę, że jednak te pieniądze dostaniemy, że Polska wycofa się, zresztą już pan i pan prezes Kaczyński powiedział, że Izba Dyscyplinarna będzie do likwidacji. Wydaje mi się, że warto zrobić w kwestii sądownictwa krok w tył, bo to już nie jest kwestia Unii Europejskiej, ale takie niezależne, wolne od władzy sądownictwo ze sprawnie działającym sądem dyscyplinarnym dla wszystkich zawodów prawniczych, takich jak radcowie prawni, adwokaci, no i oczywiście sędziowie, jest potrzebny, no ale ten sąd nie może budzić wątpliwości. Ja myślę, że Polska się wycofa i do tego najgorszego z tych pewnych rozwiązań. Zresztą już było widać taki delikatny krok w tył z tego, co czytamy w różnych mediach, że trwają intensywne zakulisowe rozmowy i naprawdę myślę, że Polska te pieniądze dostanie, bo one są rzeczywiście bardzo nam potrzebne. Potrzebne są regionom, potrzebne są samorządom, więc naprawdę, gdyby ich nie dostać, to byłby, no już trudno nawet określić żal, bo to jest coś więcej. No to byłaby olbrzymia, olbrzymia strata. Reforma sądownictwa, między innymi zapowiedział ją w zeszłotygodniowych wywiadach Jarosław Kaczyński. Mówi się o chociażby likwidacji sądów rejonowych, podniesienie ich do rangi sądów okręgowych, o sprowadzenie kasacji ze Sądu Najwyższego do sądów najniższego szczebla. Czy możemy spodziewać się takich protestów, jak były w 2017 roku przy okazji reformy sądownictwa? Panie redaktorze, jedna sprawa. Naprawdę reforma sądownictwa jest potrzebna i tego nikt nie kwestionuje. Ja w ubiegłym tygodniu miałam rozprawę zdalną, bo jestem radcą prawnym. I to był termin, złożyłam odwołanie w roku, uwaga, 2017. Dzisiaj mamy 21 i naprawdę po tylu latach odbyła się pierwsza rozprawa. No to powiedziałabym, no nie jest rzecz, która budzi zachwyty. Ludzie mają prawo w różnych swoich sprawach no do szybkiego rozpoznania sporu. A biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie będzie jeszcze kolejne odwołanie, no to po prostu no kilka lat, kiedy człowiek czeka na rozwiązanie sprawy. Jeżeli to dotyczy takiej sprawy, jak w tym przypadku emerytalno-rentowych, no to jest to po prostu dramat. Dlatego naprawdę zróbmy pewien krok, usiądźmy nad tymi propozycjami i ja jestem gotowa naprawdę pracować. A zauważyła pani polityczne zaangażowanie sędziów przy okazji tej reformy z 2017 roku, protesty ze świecami, wychodzenie, no i głośne moim zdaniem przekraczanie statusu sędziego, czyli wchodzenie w dyskusję polityczną. Jeśli jesteśmy członkami jakiejś władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, no to
przedstawiciele władzy sądowniczej nie powinni krytykować działań dwóch poszczególnych władz. Czy powinni? Ale to nie chodzi nawet, wie pan, o krytykę władz, tylko o krytykę pewnego systemu, bo uważam, że to, co jest bardzo ważne, to tak jak powiedziałam, to, żeby obywatel, który idzie do sądu, nie zastanawiał się, czy sędzia czeka na telefon, że tak powiem, od władzy, czy nie. To jest, albo chce się zasłużyć swoim politycznym przyjaciołom i jeżeli osoba jest znana, to dowalić jej tak, żeby popamiętała. Ale panie redaktorze, jeżeli zna pan, że sędzia te przypadki, to jest właśnie... Mogę pani przedstawić długą listę. Pani senator Maria Koc też pewnie może przedstawić taką listę politycznie motywowanych wyroków sędziowskich, chociażby na tej zasadzie, że opozycyjny sędzia gnębi kogoś związanego, którego on postrzega jako osobę związaną. Ale sędzia nie może być ani opozycyjny właśnie, ani prorządowy. Posłuchajmy pani senator Marii Koc. Ale wie, no to oczywiście no, tak powinno być, że sędzia jest niezawisły i jego poglądy osobiste, bo ma do nich prawo, nie mają żadnego wpływu na jego wyroki, ale tak przecież nie jest. W wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z wyrokami na telefon, to pamiętamy, prawda, jeszcze z czasów rządów Platformy Obywatelskiej te wyroki na telefon, dzwoniło się do sędziego i proszę bardzo, wyrok taki. Taki sobie pan życzy. Znaczy, przepraszam, jaki pani zna przypadek wyroku na telefon? Bo ja nie znam. Ale pani poseł, no przecież to głośna sprawa, no przecież to o tym mówił jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej, tak? O tym, że się tu zadzwoni na telefon i będzie wyrok. No to proszę sobie sięgnąć na Facebooka, do internetu i tam wszystko będzie. Ale znaczy państwo, mówi pani chyba o prowokacji. Dajmy się wypowiedzieć, pani senator, dobrze? Pani poseł. Jest wiele przypadków tego, że sędziowie stają się bardziej politykami niż rzeczywiście sędziami niezależnymi i niezawisłymi. No pamiętamy te narady na wiejskiej w siedzibie Platformy Obywatelskiej, w których uczestniczył sędziowie Trybunału Konstytucyjnego z panem prezesem Rzeplińskim na czele, tak? Wychodzili z tej siedziby po naradzie, ludzie ich tam nagrali telefonami i naśmiewali się z nich. Proszę, jaki to apolityczny sąd idzie, tak? No każdy ma swoje odkrycie towarzyskie wiecie roku. Państwo, wiecie państwo, ci sędziowie, którzy biorą udział w różnych demonstracjach, no palą te świeczki, którzy wypowiadają się w sposób polityczny, no absolutnie to nie przystoi sędziom, no to nie powinno mieć miejsca, bo sędzia, tak jak powiedziałam, no swoich przekonań politycznych nie powinien ujawniać, one powinny być na tyle profesjonalne, że one nie powinny mieć wpływu na jego działania. Czy ta reforma sądów, pani senator, kończąc już... A sędzia jest od tego, żeby przestrzegał prawo i żeby to prawo wcielał w życie. Kończąc już nasze spotkanie... A prawo stanowi parlament, Sejm i Senat. Czy ta reforma sądów, która jest zapowiadana, ma szansę skrócić, czy zaprzestać tą sądową anarchię i polityczne zaangażowanie sędziów, tak czy nie, bo czy jesteśmy po czasie? No, wie pan, jeżeli rzeczywiście ta reforma się dopełni, to tak, ale tutaj widzimy tak ogromny opór środowiska, które włączyło się po jednej stronie sporu sądowniczego środowiska, części sądowniczego środowiska, które włączyło się w ten spór polityczny, jaki się w kraju toczy i niektórzy wręcz no, stoją na tych politycznych barykadach i dopóki będą niektórzy sędziowie anarchizowali system wymiaru sprawiedliwości w Polsce, chociażby przez to, że jeden sędzia uzurpuje sobie prawo do kwestionowania legalności powołania przez prezydenta drugiego sędziego, no jest to anarchia. No i dopóki tak będzie, to szanowni państwo, trudno powiedzieć, że ta reforma się dopełni. I tutaj ale trzeba stawiamy ją kropkę. Bo Polacy na to czekają. Pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwości. Pani poseł Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Bardzo serdecznie Obywatelska. Dziękuję za zaproszenie. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Sympatyczna rozmowa. Miejmy nadzieję, że takich będzie więcej również w naszych programach. A my za chwileczkę sędzia Adam Tomczyński, sędzia Sądu Najwyższego, będzie naszym gościem. No i właśnie o reformie sądownictwa słów kilka usłyszymy.